Dzień dobry moi drodzy, zabieram was dzisiaj w podróż do Bolimowskiego Parku pod Skierniewice na jedną noc samochodem osobowym, dziką podróż, spędzić sobie fajnie popołudnie na robieniu fajnych ujęć, wieczorem zrobić może ognisko, jakieś ziemniaczki, spędzić fajnie noc, rano porobić dobre ujęcie o wschodzie. Zobaczymy co z tego wyjdzie, a was chciałbym na samym początku zaprosić też do subskrypcji tego kanału. Będzie mi bardzo miło, jeśli będzie nas więcej. Klikajcie czerwony guzik i oglądamy dalej. Już mi się podoba, ponieważ jadę już ze 2 km drogą leśną. Zobaczcie sami. Dziko po lewej stronie, dziko po prawej stronie. Jest dobrze. Niestety nie będę nocował w Bolimowskim Parku, ponieważ nie możemy tam ani rozpalić ogniska, ani ciężko jest gdzieś przespać. Znaczy najbardziej zależało nam na ognisku. I tutaj niedaleko, 10 km od tego parku, jest fajne miejsce, gdzie można jednocześnie rozpalić ognisko. Jest fajna dzicz, nie ma niczego dookoła nikogo. Płynie sobie rzeczka. Nowe rzeczy, nowe doświadczenia, nowe przeżycia. Czegoś takiego jeszcze nie było. Przyzwyczajenia vana były, a teraz spanie w samochodzie. Mi się podoba. Chrust przygotowuję. Mam ochotę nazbierać go bardzo, bardzo dużo, żeby bardzo, bardzo długo paliło się ognisko. Takiego mamy dużego, zobaczcie, drągala. Znalazłem sposób, jak go łamać. Po prostu trzeba tak sieknąć. A jeszcze raz. Jeszcze raz. No i elegancko. Naprawdę idealna długość do takiego ogniska. Naprawdę całą noc można siedzieć. Może to śmieszne, ale dzisiaj tak naprawdę dopiero pierwszy raz jem jabłko z ognia. Bardzo dobre. Nie. Zaczynamy proces pieczenia ziemniaków. Na surowo, bez żadnej folii, kartofelki. Potem masełko, sól. I będzie pięknie. Dobry uczynek zrobiłem, przyniosłem komuś sporo drewna i wszystko. Thank you.
moi drodzy. Nie nagrałem wam wczoraj żadnego zakończenia wyjazdu, no bo miałem tak pięknie błogi stan, że moja głowa podpowiadała mi, po co nagrywać? Po co ci to? Doświadczaj chwili, po co ci to nagrywać? No i nie nagrywałem. Piękny poranek był, pobudka o 6:00, zrobienie rano herbatki z różnych ziółek, cisza, spokój, wschodzące słońce, siedzenie sobie na krzesełkach, słońce, które unosiło się za drzew, za chmur, zaczynało ogrzewać, bo było tak jeszcze zimno. No bo pięknie. Ptaszki świerkające. No bo pięknie. Dlatego też tak, no, w takim stanie ciężko jest się zmusić, żeby coś nagrać dla kogoś, po coś, żeby ktoś obejrzał i ta głowa tak podpowiadająca, zrób coś na filmik, będzie filmik, będą wyświetlenia i takie tam. Teraz mi to wróciło, bo chciałbym dokończyć ten filmik, żebyście obejrzeli sobie go, cokolwiek co tam było. Chciałbym puszczać do internetu filmy, czy to krótsze, czy to dłuższe. Ale chciałbym dawać, niech to płynie, niech to idzie dalej. Bo ja dzięki temu, że taki film złożę, to mam przestrzeń na nowe. Tak jest pewnie ze wszystkim w życiu. Trzeba odhaczać, mam wrażenie. Odhaczać różne zadania, które siedzą ci w głowie, które planujesz, chcesz zrobić. Zrób, daj przestrzeń na nowe. Tak jest ze wszystkim. Trzeba czasem pozwolić czemuś odejść, żeby przyszło nowe. Piękna metafora. I ja się z wami żegnam. Do następnego. Cześć.